W tym filmie zajmę się trójkątami pewnego szczególnego typu, mianowicie trójkątami typu 30 60 90. No jak łatwo się domyślić, to oznacza miary kątów w tym trójkącie. Mamy kąt o, długo, o mierze 30 stopni, 60 stopni i 90 stopni. No, jak wiemy, jeżeli mamy trójkąty o takich samych kątach, o takich samych miarach kątów, to wszystkie te trójkąty są do siebie podobne, czyli wszystkie Trójkąty tego typu będą miały takie same stosunki długości boków. I właśnie tymi stosunkami długości boków się tutaj zajmę w tym filmie. Więc powiedzmy, że x to jest długość przeciwprostokątnej w tym trójkącie, czyli tego boku, który leży naprzeciwko na kąta prostego. No to w, jeżeli to jest x, no to pokażę, że wtedy długość tej krótszej przyprostokątnej, tej przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta 30 stopni, jest równa x przez 2, czyli jest równa dokładnie połowie długości przeciwprostokątnej. No, i pokażę też, że wtedy długość tego trzeciego boku, tej przyprostokątnej dłuższej, która leży naprzeciwko kąta 60 stopni, jest równa pierwiastek z 3 razy x podzielone przez 2. Więc to udowodnię w tym filmie, że tak, tak się mają do siebie długości boków w trójkącie typu 30, 60, 90. A w kolejnych filmach pokażę, jakie można zastosowania znaleźć dla tych własności. Na przykład można znaleźć wartości funkcji trygonometrycznych tych kątów. No dobrze. No ale jak to udowodnić? Jak udowodnić to, co obiecałem, że udowodnię? No zrobię tutaj taki pomocniczy rysunek. Spróbuję narysować teraz trójkąt równoboczny. Powiedzmy, że to jest trójkąt równoboczny. No, powiedzmy, że, że to jest trójkąt równoboczny. No i nazwijmy tutaj jego boki. Niech to będzie jego wierzchołki. Niech tutaj będzie wierzchołek powiedzmy A, tutaj B, a tutaj C. Tak jak powiedziałem, moje założenie jest takie, że to jest trójkąt to jest trójkąt równoboczny. Czyli taki trójkąt, który ma wszystkie boki o równej długości. Trójkąt równoboczny o boku i tutaj długość tego boku wybiorę tak, żeby ona była równa przeciwprostokątnej tutaj w tym moim trójkącie, czyli długość tego boku będzie x. Czyli każdy bok tutaj ma długość x. No dobrze. Czyli widać, że to jest troszkę w innej skali narysowane. Tak naprawdę ten bok tutaj powinien być trochę dłuższy, żeby był tak jak x tutaj, no ale tu mi się większy trójkąt nie mieścił. Taki akurat mi wyszedł. Powiedzmy, że to jest właśnie trójkąt oboku x. No to co my wiemy o takim trójkącie równobocznym? On ma wszystkie boki takie same, więc można go obracać tak, że on na siebie nachodzi po obrocie, więc wszystkie kąty też musi mieć takie same. Suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni. 180 na 3, no to wiemy, że każdy z tych kątów tutaj musi mieć miarę 60 stopni. Czyli tutaj też jest 60 stopni. Czyli mamy taki trójkąt. No i teraz zrobię taki pomocniczy trik tutaj. Opuszczę sobie wysokość z tego boku A na podstawę tutaj BC. To jest wysokość, więc tutaj mam kąt prosty, czyli tutaj też jest kąt prosty. No i teraz na jakie trójkąty ta wysokość podzieliłam ten... Trójkąt ABC, powiedzmy, że ten punkt tutaj na dole oznacza jako D. I ja twierdzę, że te dwa trójkąty trójkąt ten prawy ABD i ten trójkąt ten z lewej strony ADC, trójkąt ADC twierdzę, że one są przystające. Przystające, czyli inaczej mówiąc, że są takie same że są przystające. To znaczy, twierdzę, że ta wysokość podzieliła go dokładnie na pół. Jak się o tym przekonać? Zauważmy po pierwsze, że te dwa trójkąty mają tutaj wspólny bok, mianowicie tę wysokość tutaj. To jest bok, który jest wspólny dla obu tych trójkątów. Poza tym mają taki sam bok ten, no bo oba te boki mają długość x, więc na mocy tego, że ten trójkąt jest równoboczny, to te dwa boki są takie same. Ponadto, oba te trójkąty mają tutaj taki sam kąt mają taki sam kąt i tutaj mają jak tutaj, czyli te dwa kąty są takie same. Tutaj te dwa kąty też są takie same, bo są kąty proste. No jak te dwa kąty mają takie same, no to znaczy, że ten trzeci też mają taki sam, dlatego że suma kątów w trójkącie jest taka sama, 180 stopni w obu przypadkach. Więc jeżeli te dwa kąty są takie same, to ten trzeci też musi być taki sam, czyli ten kąt jest taki sam jak ten kąt. No skoro on jest taki sam, a w sumie te dwa kąty dają 60 stopni, no to wiemy, że tutaj każdy z tych małych kątów ma 30 stopni. Od razu mogę to napisać. No i teraz jak uzasadnić, że one są przystające, no można no, na wiele różnych sposobów. Skoro pokazałem, że tutaj wszystkie kąty są takie same i mamy dwa boki takie same, no to teraz mam do wyboru wiele różnych kryteriów przystawania trójkątów. Mogę powiedzieć, że to jest, przystają dlatego, że mają że to jest przystawanie typu bok, kąt, bok, kąt między dwoma bokami albo kąt, bok, kąt na przykład, bo tutaj mamy te dwa kąty takie same i bok między nimi albo kąt, bok, kąt, bo tutaj mamy kąt Bok i kąt. Tak czy inaczej udowodniłem, że te dwa trójkąty są przystające, a zatem oznacza to, że długości tych boków, które tutaj są na dole, czyli długość boku CD, jest taka sama jak długość w boku BD, bo skoro trójkąty są przystające, to mają takie same długości boków tutaj. No a w sumie te dwa boki mają dawać x. Bo cały ten odcinek na dole ma długość X, tak jak każdy bok trójkąta równobocznego, czyli długość jednego z tych boków musi być x przez 2, skoro one są równe, no to po prostu muszą mieć każdy z nich długość x przez 2. Czyli już udowodniłem pierwszą część. Pokazałem, że to jest długość x przez 2. Dlaczego? No dlatego, że ten trójkąt, który tutaj powstał po podzieleniu trójkąta równobocznego na pół, to jest dokładnie ten trójkąt, który tutaj mam u góry. On ma tutaj przeciwprostokątną długości X. Ma kąt 60 stopni, 30 stopni, a tutaj kąt 90 stopni. No i pokazałem, że ta krótsza przyprostokątna ma długość x przez 2. To teraz pozostaje mi jeszcze pokazać tę drugą część. No i żeby to zrobić, to ja użyję twierdzenia Pitagorasa. Twierdzenia Pitagorasa w tym trójkącie powiedzmy ABD. W tym trójkącie ABD, może jak go tutaj zakreskuję, że w tym trójkącie, teraz napiszę do tego trójkąta twierdzenie Pitagorasa. Jedna przyprostokątna to jest ten bok AD, czyli wysokość trójkąta równobocznego, do kwadratu. Dodać druga przyprostokątna, no to jest powiedzmy ten bok BD i długość tego boku jest oczywiście x przez 2, czyli x przez 2 do kwadratu. No i to w sumie ma dawać kwadrat długości przeciwprostokątnej, czyli x kwadrat. No dobrze, no to teraz mogę tutaj wykonać ten kwadrat, czyli będę miał x kwadrat przez 4 i to będzie równe x kwadrat. Teraz mogę od obu stron tego równania odjąć x kwadrat przez 4 i w ten sposób po lewej stronie zostanie mi tylko ad do kwadratu. To się równa. I teraz mam x kwadrat. To ja tutaj rozszerzę to przez 4 ten ułamek, żeby później mieć wspólny mianownik. Napiszę to jest 4x kwadrat przez 4, bo to jest to samo co po prostu x kwadrat. Ale tak będzie mi łatwiej odjąć x kwadrat przez 4. No, właśnie, jak odejmę to, to co dostanę? No, to dostanę, że to jest 4 odjąć 1, to jest 3x kwadrat przez 4, czyli AD do kwadratu to jest 3x kwadrat przez 4, czyli jak wyciągnę pierwiastek, to zostanie mi pierwiastek z 3 razy x przez 2. No i to jest właśnie to, co chciałem udowodnić że długość tej drugiej przyprostokątnej jest, równe, jest równa pierwiastek z 3 razy x przez 2, czyli pokazałem, że tutaj rzeczywiście jest pierwiastek z 3x przez 2, no bo długość tego, tej wysokości to jest to samo, co długość tej przyprostokątnej w tym trójkącie.